Polskiego Radia 24. Gościem poranka Polskiego Radia 24 jest pan Witold Bańka, minister sportu i y, turystyki. Do 2012 roku 400-metrowiec, co jest mi szczególnie bliskie. Witam serdecznie. Bo też biegałem 400, ze świetnym wynikiem 46,11. Gdyby pan minister biegał na przykład po skrzydle, to tam wynik nie dogonił, ale. Co zrobić? Nie ja zaczynałem swoją przygodę ze sportem od piłki, ale niektórzy się śmiali, żebym szybszy od tej piłki, więc może dobrze, że skończyłem na królowej sportu. Sport, niestety albo stety, jest bardzo poważną sprawą, znacznie poważniejszą niż by się wydawało. Nie jest to tylko rozrywka i sport, bo całe społeczeństwo emocjonalnie na to reaguje i przeżywa wzloty, ale też upadki swoich ulubieńców. Dlaczego znowu nam nie wyszło i miliony. Ludzi są zawiedzione, bo na tych wielkich imprezach tylko Euro 2016 we Francji nie przyniosło nam wstydu, i drużyna prezentowała się godnie. Znaczy to, to prawda. Mamy prawo być zawiedzeni, mamy prawo mieć nietęgie miny, bo tak naprawdę ten, ten poziom oczekiwań był bardzo wysoki, ale byliśmy słabsi pod każdym względem pod względem taktycznym, technicznym, mentalnym. A w końcu chyba. I, i fizycznym było tak, potwierdziło się trochę to, czego ja się najbardziej obawiałem po meczu z Senegalem, że jesteśmy po prostu słabo przygotowani fizycznie, no bo skoro starcza nam sił na, 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 na kilkanaście minut takiego rzucenia się na przeciwnika. No to znaczy, że gdzieś tam w tym przygotowaniu fizycznym też został na jakimś etapie popełniony błąd, czy to jest nadmierne obciążenia, czy to już jest kwestia pewna analizy sztabu, bo my nie wiemy przecież jak te treningi wyglądały, jak wyglądał ten tak zwany BPS przedstartowy, przed tym pierwszym meczem, przed te ostatnie, ostatnie dni zgrupowania, więc to jakby na pewno będzie poddane analizie, ale... Byliśmy słabsi w każdym elemencie gry, i tutaj faktycznie nic, niczego więcej nie dało się wycisnąć, i, i, i szkoda. Ale byłoby łatwiej pewno przełknąć tę porażkę, gdyby nie to zadęcie i takie udawanie, że wszystko jest super, a rzeczywistość obnażyła to, co. Już widzieliśmy po porażce z Danią, czy podczas porażki z Danią 0-4, wtedy trener Duńczyków powiedział, że Polska gra prosty, schematyczny futbol, wystarczy odciąć Lewandowskiego, stłamsić pomocników i wygrywa się mecz. I taktyka się nie zmieniła mimo tego. Znaczy, przyczyn, też, przyczyn jest wiele. Tak? No, jeśli mówimy, że byliśmy słabsi piłkarsko to trzeba zawsze szukać, czy słabsi technicznie jesteśmy od przeciwnika, to zawsze trzeba szukać tych elementów, w których jesteśmy w stanie zdobyć przewagę. Spójrzmy na, na, na ten mundial, na niektóre spotkania. Przecież słabsze drużyny potrafiły sprawić niespodziankę, potrafiły walczyć i z dużo lepiej notowanymi przeciwnikami i, i, i udowadniały, że też walką, ambicją można sprawić niespodziankę, bo to jest, to jest futbol, futbol jest nieobliczalny i natomiast no, trzeba walczyć. Trzeba Opuszczą. walczyć do końca, trzeba gryźć murawę, e, trzeba zostawić zdrowie na boisku i, i, i wtedy jest szansa i, i wtedy to też jest doceniane, tak, no bo e, pamiętamy mecz Irańczyków, ich, ich, ich walkę jak, I, dobrą jak ich i dobrą grę, czyli i dobrą grę i takie porażki można wybaczać i takie porażki jest łatwiej wybaczać, może tak, no bo mhm. prawem kibica jest krytykować mediów, również e, e, sportowców za ich, za ich wyniki, za ich postawę, postawę na boisku. A to, e, formalne osiągnięcia, czyli Miejsce w rankingu FIFA w pierwszej dziesiątce przed, przed rozstawieniem tam siódme, ósme do pierwszego koszyka, i właśnie ten pierwszy koszyk, koszyk nie uśpiły. Tego, że, że ranking nie gra tylko po prostu. Ranking nie gra statystyki też. Nie? My też, szczególnie dziennikarze sportowicze, kibice też lubią często przed, przed tego rodzaju turniejami, przed mundialami analizować, że od iluś lat tam nie strzelono w takiej i takiej minucie bramkę, tak? bo bawić się w różnego rodzaju porównania. Ja zawsze mówię, że nie jestem przesądny, czy, bo, bo każdy mecz to jest osobna historia i, i, i to jest też piękno w futbolu, bo w każdym meczu można sprawić niespodziankę, zmobilizować się, natomiast no, musi być wola, musi być zaangażowanie. O niej determinacja do, do, do tego, i musi być pomysł na grę. No my, my wczoraj. Uczciwie rzecz biorąc, niczego nie mieliśmy, ani pomysłu na grę, ani takiej. Może nie można chłopakom mówić to, że oni chcieli, bo oni tak. chcieli wygrać, to to jest normalne. Każdy ambicji sportowiec... było dużo więcej niż w tak. meczu z Senegalem. Tak, ambicji było dużo więcej, ale brakło sił. No i, no i tu już jest pytanie, dlaczego? Mhm. Ale powiedzmy sobie szczerze: minister sportu na zawodowy futbol w Polsce nie ma wpływu żadnego. FIFA to jest właściwie. Mhm. PZPN. I, i, i FIFA, UEFA, czyli tam te światowe i europejskie odpowiedniki, Ekstraklasa, to są oddzielne spółki. To jest federacja sportowa. Wpływ to Minister Sportu ma na młodzież, bo może zapewnić młodzieży lepszą bazę. Czy jest jakaś nowa fala w juniorskiej piłce polskiej, która dobrze rokuje na przyszłość. Ja myślę, że tego rodzaju porażki, tego rodzaju kryzysy, sytuacje paradoksalnie są też dobrym momentem do tego, żeby zacząć rozmawiać o priorytetach, o czym o czym ja od wielu miesięcy mówię bardzo konsekwentnie o fundamentach, czyli o sporcie dzieci młodzieży, o inwestowaniu środków właśnie w tę młodzież. Sport zawodowy, sport wyczynowy sobie poradzi sam finansowo i sobie radzi. I niczego naszym piłkarzom nie brakuje pod kątem finansowym. Myślę, że te środki, które IPZPN ma i, i, i trzeba też bardziej lokować właśnie w szkolenie młodzieży. I tutaj jest poważny temat do, do dyskusji. My jako resort. Zwiększyliśmy, można powiedzieć, w tym roku w stosunku do 2015 roku przykładowo 93% środki właśnie na sport dzieci i młodzieży. Tak zmieniliśmy priorytety, ustawiając ponownie, można powiedzieć, tę piramidę sportową, zaczynając od... Od dofinansowania małych i średnich klubów sportowych, poprzez SKS, poprzez kadry wojewódzkie w wielu Ponad pół miliarda na różne inwestycje, prawda? W budżecie 2018. Tak, 516 milionów dokładnie w, w tym roku na, na inwestycje w infrastrukturę m, s, s, sportową, czyli jakby, to też jest niezwykle istotne, bo to jest system naczyń, naczyń powiązanych. Naszym zadaniem jest stwarzanie warunków do, do treningu. Także, także finansowych, tworzenie różnego rodzaju projektów, programów. Natomiast wiadomo, że myślą szkoleniową i, 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 i strategią szkoleniową muszą zajmować się osoby, które się na tym znają, i, i, i ludzi od piłki w Polsce. No i, I to jest teraz moment, żeby zacząć się zastanawiać, jak wychować całe nowe pokolenia piłkarzy, bo za moment może się okazać, że po zmianie pokoleniowej zostanie nam kilku młodych chłopaków, którzy grają. W drużynach europejskich. 20 lat na awans będziemy czekać. A no ale zaplecza będzie brakowało tak tej całej fali nowych piłkarzy. No, ale Orliki. To Donald Tusk, były premier, uznał za właściwie za największe swoje osiągnięcie. Czy one działają? Ja często widzę, że na orlikach nie ma ruchu. A to miało być ten magnes przyciągający młodych ludzi. Za mojej młodości nie było żadnej bazy, a. Kopało się gdziekolwiek, gdzie tylko było możliwe? To też zależy od miejsca. Są takie, które żyją, które są animowane, na którym i dzieciaki, i młodzież, i starsze osoby grają. Są takie, które stoją puste. Myślę, że to zależy też od lokalnego środowiska bardzo dużo od tego, w jaki sposób ten sport jest właśnie w tych miejscach animowany. Infrastruktura jest bardzo ważna, sportowa niezwykle ważna i dobrze, że te obiekty powstawały i powstają, natomiast bez całego całej grupy młodzieży, która tą infrastrukturę będzie korzystała, która będzie się garnęła do tego, do tego sportu, i to my sukcesu w sporcie nie będziemy osiągać, no bo pięknymi stadionami, pięknymi basenami, pięknymi boiskami nie jesteśmy w stanie. Nie, osiągnąć sukcesów, tylko potrzeba zaangażowania zawodników, trenerów. musi mieć całe pokolenie młodych ludzi i my jako resort możemy stwarzać ogromne warunki, stwarzać różnego rodzaju projekty innowacyjne i to robimy. Natomiast nie zapominajmy jednej rzeczy, że w sporcie wszystko zaczyna się w naszych domach. I jeśli rodzice nie zrozumieją, że najlepszą drogą do wychowania młodego człowieka jest sport, no to my tutaj nie zrobimy takiej no rewolucji sportowej. To jest podstawa, A to jest fundament. Tego, coraz większa grupa dzieciaków ma zwolnienia z WF-u i są z tego dumne. Za moich czasów podstawówki, czy liceum, to był wstyd, jeśli się nie ćwiczyło. Teraz ludzie, młode, młode, młode osoby w ogóle tego w ten sposób nie traktują. Yy, no, bo się korolek przeziębi. No właśnie, i tak gołym okiem trzeba widać, trzeba. że ta baza, czyli wybór z czego mamy wybierać jest dużo mniejszy. My zrobiliśmy takie badania, bo właściwie w 2016-2017 tak, roku uruchomiliśmy SKS. -y, przywróciliśmy SKS. -y. Dzisiaj ponad 360 tysięcy dzieci w, w szkołach, uczestniczy w dodatkowych zajęciach w tak zwanych klubach w SKS-ach. To moja młodość. E moja SKS. również. Myślę, że każdy, każdy to, to, to pamięta. Przez jakiś czas zostało to w jakiś sposób, może nie, że wygaszona, ale nie, nie tych sks nie było, my to przywracamy po to, żeby właśnie z tej grupy, żeby z wychowania fizycznego wyciągać te, te osoby też do sportu. Natomiast jeśli chodzi o zwalnianie z WF-u, no to to prawda, no to jest tak, że jeśli rodzice przyzwalają na na to, no to, to tutaj systemem nakazów i zakazów nie, niewiele jesteśmy w stanie zrobić. To po prostu trzeba, trzeba zrozumieć, że, że aktywność fizyczna jest kompletnie niezbędna do tego, żeby dziecko się prawidłowo rozwijało, żeby było zdrowe Nie tylko fizycznie. Nie tylko fizycznie. Oczywiście, psychicznie to jest jakby fundament. Tak. Z, 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 imponuje mi pewien system, który znam ze Stanów Zjednoczonych, czyli wielki nacisk na sport, szczególnie w liceach i na uczelniach, że tam właściwie trafiają. Najczęściej młodzi ludzie, nawet z grup wykluczonych, gorzej sytuowanych i to jest przez system stypendialny taka machina, która wyciąga wszystkich zdolnych zamiast na ulicę do gangsterki, to oni wchodzą do sportu, odnoszą ogromne sukcesy. U nas sport akademicki właściwie leży. Dlaczego ten system amerykański jest niemożliwy do wdrożenia w znaczy, Polsce? To jest, też, jest? to jest też tak, że on nie jest kompletnie finansowany w żaden sposób. W dużej mierze, w znacznej mierze jest w formule prywatnej, sponsorskiej i tam są bardzo twarde reguły gry, które... Bo to, to, to jeśli te chodzi talenty o... zarabiają na resztę. Jeś... Tak, jeśli chodzi o kwestię w ogóle dostania się do sportu, myślę, że pewne rozwiązania amerykańskie Brak finansowania w niektórych elementach sprawia, że, że bardzo ciężko byłoby ten system wdrożyć bez jakichkolwiek turbulencji, bym powiedział w, w Polsce czy w innych krajach europejskich. Jest bardzo specyficzne, jeśli chodzi właśnie o, o Stany. Natomiast tam to też można rozmawiać o tym, że jest młoda na spor, ale z drugiej strony też jest potężna tyłość wśród, wśród młodych ludzi w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, więc to jest tak dwojako można na to, na to spojrzeć, każdy kij ma dwa końce. Ja myślę, że my nie powinniśmy szukać jakichś specjalnych innych systemów, które moglibyśmy implementować w Polsce, tylko, tylko robić to co, to, co teraz jest realizowane, mhm. czyli inwestowanie w sport dzieci i młodzieży na każdym aspekcie, w każdym aspekcie rozwoju młodego człowieka. A jeśli chodzi o sport wyczynowy, w sportach indywidualnych, to inwestowanie szczególnie w te dyscypliny, które mają potencjał medalowy. Mhm. Nie rozdrabnianie się, bo, bo ten, te, te medale to też jest budowanie pozycji państwa na świecie. No jeszcze jedna Rzecz, która się rzuca w oczy, jak się patrzy na sport e, amerykański, ale nie tylko że tam tylko zwycięstwo uznaje się za coś. I wszyscy walczą o zwycięstwo. Miejsce punktowane jest traktowane jednak jako porażka. U nas siódme, ósme jest świetnie. Skąd to się bierze? To jest też tak, że w Stanach Zjednoczonych nawet medalista olimpijski yy, są twarde zasady eliminacji, choćby w lekkiej atletyce. Jeśli nie zdobędzie się na przykład pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na mistrzostwach stanu zjednoczonych w lekkiej atletyce, co się nie jedzie na Igrzysk olimpijskie, czy na Mistrzostwa Świata, mimo że możesz być rok wcześniej medalistą olimpijskim. Tam nie nie bierze tego uwagę. Są twarde zasady gry. Nie minima, tylko pierwsza trójka i jedziecie na, na Mistrzostwa Świata. Mm, bardzo takie, takie brutalne, ale zaakceptowane przez wszystkich. Przez wszystkich sportowców funkcjonujące. Mm, i, i, to, i, I to też jakby w, w ich mentalności zdają sobie sprawę z tego, że jest do, impreza docelowana, muszą się muszą się mentalność sprawdzić. Mistrza, jest, mentalność mistrza, ale jest pewien optymizm, panie mistrze, w naszej ukochanej lekkoatletyce, mówię mm. tak, bo jest mi bardzo yy, yy, bliska, jest jednak pokolenie, które się chce trenować, które ma świetne wyniki. Mistrzostwa świata zapowiadają się dobrze. Dlaczego lekka atletyka odbiła się, a z innymi sportami jest trudniej? Przede wszystkim mamy całą gamę też młodych, utalentowanych szkoleniowców. Mamy my, poprzez sukcesy naszych, naszych lekkoatletów do królowej sportu przyciągane są młode osoby. Ten system szkolenia jest całkiem, całkiem dobry w lekkoatletyce ta tak zwana piramida szkoleniowa uwzględniająca wszystkie kategorie wiekowe, całkiem sprawny system wyławiania talentów poprzez różnego rodzaju imprezy sportowej, poprzez różnego rodzaju projekty, które są realizowane i, i współfinansowane, czy finansowane przez nasz, przez nasz resort. I to sprawia, że pojawiają się nowe osoby. No, spójrzmy na przykład. Tomasza Majewskiego, który skończył karierę, mamy Konrada Bukowieckiego i Michała Haratyka, tak. który to przez... rekord polski. Rekord robi. polski, więc no, tak to powinno wyglądać. No to w... niech będzie tak jak w lekkoatletyce obecnie i będzie dobrze. Gościem poranka Polskiego Radia 24 był pan minister Witold Bańka. Woleliba, Byśmy mówić o sukcesie, ale skoro go nie ma, Stajemy to trudno. Pomyślmy, co zrobić, żeby było lepiej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do widzenia.